Witajcie moi kochani w nowym Daily Vlogu. Zapraszam do oglądania. Łapka w górę i oglądamy. A oto moje śniadanie na dziś. Na samym początku może powiem, skąd jest talerz i kubek, bo zawsze jest dużo pytań, więc talerz jest z Tesco, z takim szarym obramowaniem, a kubeczek, słuchajcie, z Pepco, taki prześliczny, uwielbiam go. Zobaczcie w ogóle, jaki piękny. Więc tak, dzisiaj na śniadanie kanapki z twarogiem i szczypiorkiem. A do picia herbatka oczywiście, jak to musi być do śniadania, to jest zielona, brzoskwiniowa z Tekane. Muszę Wam powiedzieć, że właśnie skończyłam nagrywki filmów i chyba coraz bardziej ogarniam już aparat, ponieważ uczę się cały czas jego i uczę, czym lepszy aparat, tym więcej ogarniania w ustawieniach, ponieważ jak miałam poprzednią lustrzankę, to muszę przyznać się bez bicia, że po prostu nagrywałam na automacie i nic tam nie grzebałam, a jak kupiłam wyższy model lustrzanki z chęcią poprawienia jakości, żebyście mogli oglądać mnie po prostu w wyższej jakości, to no, powiem Wam, że po prostu było dużo stresu i nerwów i strasznie, strasznie się wkurzałam. Jakby ktoś chciał się dowiedzieć, jak wygląda pobojowisko po nagraniach, to właśnie tak, tutaj były hole nagrywane, także no, ogólnie syf. Oto i mój aparacik, jak możecie zauważyć, jest to Canon 70D, więc jeżeli ktoś ma, ktoś używa i ktoś się zna na aparatach, to możecie mi podpowiedzieć. Z chęcią skorzystam z kolejnych rad, cały czas oglądam tutoriale na YouTubie i się uczę, także jestem żądna wiedzy. To są moje ustawienia, z jakimi obecnie nagrywam, także jeżeli ktoś by chciał coś podpowiedzieć, co tu zmienić, to możecie oczywiście napisać. Wczoraj cały wieczór siedziałam i troszeczkę przekminiłam, co tutaj robić, bo mówiąc szczerze, jak zawsze włączam ten aparat, to była mega wielka ciemnica, nawet przy dziennym świetle, bez doświetlenia, nie mogłam nagrywać i się bardzo na to wkurzałam, ale dzisiaj mi się udało po raz pierwszy i wydaje mi się, że jest dobrze, także muszę się z Wami podzielić tą informacją, ponieważ no po prostu spędzało mi to sens powiek. Na moim łóżeczku dzisiaj, słuchajcie, panuje już mniej świąteczna atmosfera. Tutaj moje drewniane poduszki, które uwielbiam i które naprawdę fajnie wyglądają, już są. Choinka dalej stoi, ale jest taka ładna, że nie chce mi się jej rozbierać, ale chyba czas dzisiaj nadszedł i trzeba to zrobić. Muszę Wam powiedzieć, że przyszła do mnie przesyłka z pudełeczkiem Be Glossy, a właściwie znalazły się pudełka dwa. Także stwierdziłam, że skoro mam dwa pudełka, to jedno będzie dla Was. I rozdanie, słuchajcie, jest na Instagramie. Mój Instagram to glampaula1. Zapraszam na niego, tam jest rozdanie tego oto pudełeczka. Stwierdziłam, że co, dla instagramowiczów też może coś tam się znaleźć. I otwieramy, słuchajcie, pudełko, zobaczymy, co w nim jest. Zimowa pielęgnacja, także bardzo fajnie, to jakieś ulotki. Proszę bardzo, co my tu mamy? Na pierwszy rzut oka widzę odżywkę w piance pod prysznic. Jest to odżywka do włosów, także ciekawa sprawa i fajna pojemność. Myślę, że można dobrze przetestować, że na włosy akurat spyknie. Kolejna rzecz jest to krem rozgrzewający do stóp. Zimowa pielęgnacja. No, zimowa pielęgnacja bardzo fajnie, ponieważ muszę Wam powiedzieć, że zawsze mam zimne stopy. Także zobaczymy, czy będzie działał. Kolejna sprawa jest to płyn micelarny z Garniera. Mówiąc szczerze, jak byłam u koleżanek, to go używam, ale nigdy go nie miałam sama, także sobie przetestuję i myślę, że fajnie, że takie mniejsze opakowanie, ile to jest? 125 ml. No tak. O, na obaj, słuchajcie, był kiedyś w pudełku Be Glossy peeling z tego do twarzy i obecnie tego peelingu używam i bardzo fajnie mi się sprawdza. Jest to marka organiczna i jest to krem, słuchajcie, do twarzy, także też bardzo fajnie, że można przetestować. 30 ml to bardzo dobrze, bardzo fajna pojemność. I ostatnia rzecz, która mi się tutaj trafiła, jest to lakier do paznokci z Diamond Cosmetics. Patrzę na tej karteczce, że jeżeli chodzi o te lakiery, jest to semilaka i nie jest to lakier hybrydowy. Podobno mamy uzyskać dzięki niemu efekt hybrydy, także jestem ciekawa. Także mi się wydaje, że to pudełko jest nawet ciekawe, aczkolwiek muszę Wam powiedzieć, że chciałabym tutaj właśnie więcej takich produktów typu Now Buy, takich innych niż w drogerii można dostać, ponieważ no to sobie spokojnie mogłabym kupić w drogerii, chciałabym coś takiego innego przetestować, ale ogólnie myślę, że wszystko mi się przyda, poszukuję generalnie kremu pod oczy, także szkoda, że w tym pudełku się nie trafił. No i tak jak mówiłam, na moim Instagramie konkurs dla instagramowiczów jest rozdanie tego oto pudełeczka. Jak widzicie, to jest mój Instagram, tutaj klikacie sobie na zdjęcie i wszystkie reguły, cały regulamin jest tutaj, jak również na zdjęciu, także zapraszam do wzięcia udziału. Na Instagramie nazywam się glampaula1, jak już tutaj widzicie, pojawił się ostatnio nowy haul domowy, także mogę Wam pokazać tutaj, proszę bardzo, jesteśmy na YouTubie
I tutaj ten holik jest, także wpadajcie i oglądajcie. Moi drodzy, jest dzisiaj przepiękna śnieżna pogoda, także ja się ubieram i zbieram się razem z moimi pieskami na spacer i pokażę Wam, jakie jest szaleństwo wśród śniegu. Okej, znajdujemy się w mojej garderobie, ja się ubrałam ciepło, także mogę ruszać na spacer z psami. Pokażę Wam, co mam na sobie. Tutaj mam, proszę bardzo, taką koszulkę z napisem. Ogólnie chodzę w dzisiaj w niej, no nie, także już jej nie zdejmuję. Ja Wam powiem, skąd ona jest, bo nie pamiętam. Ta koszulka pochodzi z marki Think Pink. Co tam dalej mam na sobie, słuchajcie, bluzę z House'a, taką jakoś tu wynalazłam, także ją zakładam. Dresiwo! Dresiwo jest z Kropa. A na nogach do dresu mam buty a la Emu, ale to są najlepsze buty na spacer z piesełami, ponieważ jest dzisiaj mega zimno. No i ta różowa szminka, taka moja stylizacja. Nie no, słuchajcie, idę teraz z psami, żeby się wyszalały, ale po prostu miałam taką szminkę i taki make-up zrobiony, bo nagrywałam wcześniej filmy. Wiem, że na pewno pojawi się dużo pytań, co mam dzisiaj na ustach, więc jest to Maybelline Color Sensational 175 Pink Punch. Już Wam pokażę, jak to się przedstawia. O, tak wygląda ten kolorek. Patrzcie, jak pięknie piesiu leży. Ha, ha, ha. Czy ty wiesz, co ty robisz zaraz? Pogłaskać cię. Takie łapki podkulone. Zobaczcie w ogóle na nosie łatę. Była bitwa i Stella została poszkodowana. Jakaś bitwa była chyba, tylko nie chce się przyznać, co tam się działo. I teraz na nią mówię łatek. Jaka mina. Jest smycz, zobaczymy, czy jak pokażę, to się szczai, co robimy. Stelcia! Idziemy na spacerek? Tak, chodź, chodź. I Fiba już też tak, idziemy. Idziemy wszyscy, tylko musimy Was ubrać. Znaczy ubrać w te. Tak, tak, tak. W smyczkę już zakładamy. Ach, ale się cieszę. Ogonek lata, jajaj. I mała skacze, tancuje. Mały dzikus został ubrany, bo zimno. I wychodzę, tak? Już, tańczę. Dawaj, Stella, biegniemy! Szybko! Patrzcie. Nocha do śniegu, jo! Ale zadowolony pies na śniegu! Steśka! Ale biegnę! Ale śniegus! Chodzi i chodzi w kółko. Także co, zima w pełni, mnóstwo śniegu, także nie mogło zabraknąć spaceru zimowego. Pieski sobie biegają, latają i świrują, także są naprawdę zadowolone. Ale zadowolony pies śniegowy biega. Mała też ześwirowała, nochal w śniegu, dupsko w śniegu, wszystko w śniegu. Pokaż się, dziubek, pokaż się. Co ty robi? Pokaż swój dziubek. Śniegu, skuty mały, chodź. For what seems like days. If this is what you really want, I'll take the bullet for you, I'll be gone. Dobrą porę wybrałam się na spacer z psami, bo od razu po powrocie się ściemniło, także słuchajcie, popijam sobie pyszniutką herbatę, moją ulubioną. Jest po prostu taka przepyszna, na pewno w ulubieńcach Wam o niej powiem, w sumie już dużo raz mówiłam, to jest tekaneta porzeczkowa. Za pierwszym razem, jak ją spróbowałam, nie podeszła mi, ale jest taka hitowa, jest taka dobra, że zachwycam się cały czas. Moi kochani, tutaj stoi moja choineczka, niestety trzeba się już z nią pożegnać. No cóż, tak bywa, także ja zabieram się za jej rozbieranie.
Zobaczcie, jaka pustka się zrobiła. Nie ma choinki. Strasznie dużo igieł się posypało. No i tutaj mam, słuchajcie, pudełko z moimi ozdobami. Wcale ich aż tak dużo nie wyszło. Te pudełko jest takie, no, takie nieduże, słuchajcie. Także tak to wygląda. Jeszcze tutaj schowam te wstęgi i światełka, które tu leżą. Więc to tyle. Koniec choinki. Zrobiłam sobie również świeżo wyciskany sok z pomarańczy i bardzo dużo osób w poprzednim vlogu pytało się o te słoiki. Ja w miarę możliwości starałam się odpisywać i dziękuję tym osobom, które wiedziały skąd jest i też pomagały mi w odpisywaniu. Ale powiem jeszcze raz, słoik jest, słuchajcie, z Tigera, kosztował nie pamiętam ile. Wydaje mi się, że około 6 zł, na pewno poniżej 10. Były też w wersji fioletowej i podobno w Duce są takie, tylko jeszcze z uszkiem za 15 zł, także jakby ktoś szukał, to tak. No, także to jest mój soczek. Uwielbiam soki ze świeżych pomarańczy, po prostu piechotka i nie dziwi mnie to, że te soki, jak się kupuje je gdzieś na mieście, tyle kosztują, ponieważ naprawdę dużo pomarańczy trzeba zużyć, żeby zrobić taką szklankę sporą soku. Ja powoli będę kończyć vloga, a na wieczór chcę sobie nałożyć olej na włos. Jest to olej lniany. Chcę zobaczyć, jak będzie sprawdzał się na moich włosach, więc dzisiaj zamiast kokosowego będzie lniany. No i tak jak zwykle worek i gumka na włosy i elo. Także co, moi kochani, ja powoli uciekam, ponieważ tak jak mówiłam, będę nakładała ten olej na włosy. Zmyję sobie już od razu makijaż. Także dziękuję za oglądanie dzisiejszego vloga. Mam nadzieję, że podobało się. Jeżeli tak, to poproszę o kciuk w górę. I do zobaczenia w moich kolejnych filmach. Buziaki. Pa, pa!